jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów góralskich. Pielęgnuje tradycyjną muzykę podhala, ale także lubi się nią bawić, rewidować, przerabiać, łączyć się z muzyką innych regionów, nie tylko polski, ale i świata. Jest również pedagogiem i architektem. W cyklu Po cichu o muzyce i literaturze porozmawiam z Krzysztofem Trebunią Tutką, autorem publikacji Muzyka skalnego Podhala. Zapraszam. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witajcie pięknie. No właśnie, co tam u górali słychać? Muzykują, tańcują jeszcze, czy może już tylko ceprami się zajmują? Teraz e, nawet chętniej muzykują w domu, rzadziej koncertują po świecie, ale właśnie to domowe muzykowanie rodzinne e, nas ratuje w tych czasach, kiedy mniej kontaktów, mniej wyjazdów, mniej koncertów. No, czyli sięgamy do źródeł, czyli tego, co jest właściwie istotą muzyki góralskiej. Tak, tak, zaczynaliśmy wszyscy od słuchania taty, który grał nam do kołyski, słuchania stryjów, dziadków, ich opowieści, ich kołysanych, no a potem już pierwszych prób właśnie tego domowego muzykowania, kiedy bierze się Instrument. No i jeszcze w mojej młodości nie było to takie oczywiste. Yy, dziecku nie dawało się instrumentu od razu takiego porządnego. Tato dał mi starodawne gęśliki do ręki, bo bał się, że skrzypce zepsuje. Więc na złupcokach, potem na piszczałkach, no i w końcu te wymarzone skrzypce, prawdziwe. Czyli to były etapy wtajemniczania, tak, w ten świat muzyki. Tak. Yy... No, w dawnych czasach ten przekaz góralskiej tradycji też odbywał się tak dosyć spontanicznie i mimowolnie niejako. Muzykowanie było traktowane jako rozrywka, więc dzieci od najmłodszych lat były wdrażane do pracy i wcale nie pozwalało się im grać, już nie mówiąc o namawianiu kogoś do nauki gry na instrumencie. No i właściwie tylko przy niedzieli, po południu, czy w, jak, w jakieś święto można było pomuzykować. Ale w yy, zimą, kiedy jeszcze tych prac w polu nie było, ludzie zbierali się yy, na przykład u mojego dziadka, gdzie wszyscy w domu grali, yy, łatwo było zrobić tak zwaną muzykę, czyli potańcówkę i wtedy po prostu ze ściany zdejmowali skrzypce, yy, wszyscy chłopcy w domu grali, a z sąsiedztwa przychodziły dziewczęta i spontanicznie bawiono się, tańczono, a przy okazji ci młodzi, te dzieci mogły posłuchać tej góralskiej, tradycyjnej, dawnej nuty. Praca, która jest pretekstem do naszej rozmowy, yy, yy, trzytomowa właściwie publikacja muzyka skalnego podhala, jest takim podsumowaniem pana ponad 30-letniej yy, aktywności no nie tylko muzycznej, artystycznej, estradowej, ale także takiej kronikarskiej, no i pedagogicznej. Od młodych lat yy, czułem jakiś obowiązek, żeby to co się nauczyłem od taty, od stryjów, a potem od starszych muzykantów, którzy zapraszali mnie do swoich kapel, potem przez lata badań nad muzyką góralską, aby to w jaki sposób uwiecznić, stąd próba pierwszej dokumentacji muzykantów, których znałem i próba zapisywania tej muzyki, co okazało się dosyć trudne. No, w naszych czasach już można było używać walkmanów, jakichś rejestratorów dźwięków, które powodowały, że po latach nie tracimy jakby nic z tej muzyki, ale sam poznając zapisy góralskiej muzyki, wybitnych skrzypków Jana Kleczyńskiego, Stanisława Mierczyńskiego, który znakomicie spisał muzykę góralską i opublikow opublikował. W zbiorze muzyka Podhala w 1930 roku zobaczyłem, że właściwie są to tylko pewne schematy, które można było odnotować w nutach. Minęło kilkadziesiątek lat. Ta muzyka góralska się trochę rozwinęła, niektóre motywy zostały już prawie zapomniane, powstały nowe, ale w charakterze góralskim, grane przez wybitnych mistrzów. A ciągle ta wiedza jest jakby w rozproszeniu. Ona gdzieś krąży pomiędzy nami góralami, ale też jest nieco tajemnicza. I nawet ja, który pochodzę z rodziny muzycznej, wyrosłem wśród muzykantów, który od dziecka, od młodych lat byłem traktowany już no jako swój, nie zawsze byłem w stanie wszystkiego od razu się dowiedzieć, bo tak jak w dawnych wiekach, może w średniowieczu, trzeba było rzeczywiście być tym uczniem, czeladnikiem i słuchać tych mistrzów. Ja akurat miałem tą pokorę, żeby wysłuchiwać nie tylko tych najwybitniejszych, z którymi mogłem e, grać razem i e, na żywo słuchać ich muzyki, ale też e, mniej znanych muzykantów, którzy e, czasami już e, po latach nie chcieli brać skrzypiec do ręki, bo mówili, że już palce ich nie słuchają, ale mieli bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia i stąd jakby zainteresowanie też tą teoretyczną stroną muzyki góralskiej. No w końcu e, odważyłem się zebrać to. Hmm, ten, tą całą wiedzę y, streścić i w taki przystępny sposób zebrać w podręcznik do nauki muzyki na skrzypcach, odwodziło mnie od tego wielu y, muzykologów. Etnografów, mówiąc, że przecież góralską muzykę trzeba przekazywać bezpośrednio w relacji Mistrz i Uczeń. Zresztą całe moje dorosłe życie to robię, m.in. w Taczańskim Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka. Ponad 300 absolwentów jutrzenki przewinęło się przez te zajęcia i też wiele od nich się nauczyłem, co w jaki sposób przekazać tą, tą muzykę, tą wiedzę. Aby z jednej strony nie zniechęcić, nie pokazać na samym początku, jak to wszystko jest bardzo trudne, ale trochę bawić się tą muzyką, a potem, niestety, trochę pracy, jednak tak jak w, w poznawaniu każdej muzyki, techniki gr gry na instrumentach, trzeba w to włożyć. No i po latach wiem, że no, miałem niełatwo. Bo nie miałem takiego podręcznika, nie miałem nut, yy, nagrań też ograniczoną ilość, więc yy, postanowiłem jednak pomóc swoim młodym uczniom i dać im coś, coś więcej coś, co będzie pewną też dokumentacją stanu tej muzyki na przełomie wieków XX yy, i XXI. I myślę, że to jest bardzo yy, ważna zaleta tej książki i tego podręcznika, właśnie ta, ta dokumentacja tego, co dzisiaj wiemy, też z perspektywy oczywiście pańskich doświadczeń rozmawialiśmy o, o, o tych podstawowych nutach, które potem są zmieniane, modyfikowane. Pan starał się też wydestylować te, te oryginalne nuty, żeby jak najbliżej oryginału je, je, je pokazać i myślę, że to, to, jest, to jest wielka, wielka zaleta tej, tej publikacji. No a całość jest rozplanowana na trzy części, trzy tomy, ale też są w niej zawarte takie trzy elementy czyli ta część teoretyczno-historyczna i ona myślę, że jest taką rzeczywiście muzyką góralską, muzyką Podhala w pigułce. No bo pisze pan tam i o rodzinach muzykantów, ale też o konkretnych postaciach, przedstawia pan instrumenty. Więc to jest takie świetne wprowadzenie, ale chyba nie tylko dla Uczniów, dla tych dzieci, które chcą się uczyć gry na skrzypcach, muzyki góralskiej, właśnie. Ale właściwie ten wstęp, ja bym powiedział, że to jest dla wszystkich. Tak, nie, nie myślałem tylko o najmłodszych, ale też yy, wiem, że wielu yy, wykształconych skrzypków chciałoby. Zgłębić tajemnicę muzyki góralskiej. Nie jest to proste, nie można tego zrobić nawet mając yy, studia muzyczne yy, nie można tego zrobić w kilka tygodni, w kilka miesięcy. Ale przecież jest wielu takich. Sam osobiście znam wielu i pochodzenia góralskiego i niegóralskiego, którzy chcieliby tej muzyki uczyć się na serio, zgłębić ją. I skoro już mają technikę i ogromne możliwości gry na instrumencie, chcieliby. Zagrać tak jak górale, tak jak ci najlepsi górale, dawni, bo, bo głównie o takich mówimy. Oczywiście wśród młodych jest też wielu dobrych skrzypków, którzy już są wzorami dla, dla jeszcze młodszych, ale ci dawni mistrzowie ciągle pokazują nam coś takiego nieuchwytnego, co, co dopiero odkrywamy po wielu przesłuchaniach, po próbie zagrania tej muzyki w taki sposób właśnie z nadaniem tych charakterystycznych cech. Jeszcze chciałem dodać, żeby mi nie umknęło, że w końcu odważyłem się też na taką publikację, mimo tego, że przypuszczam, że wielu i guralom się to może nie spodobać, bo powiedzą, że jest to zdrada jakiejś naszej tajemnicy. tajemnicy tak? tak jak było przecież na przykład w wypadku książek Jerzego Ficowskiego o kulturze góra... cygańs... romskiej, tak? o muzyce cygańskiej. Tak samo tutaj to nie jest takie proste, bo my chronimy te nasze skarby i wcale nie chcemy, żeby wszyscy naśladowali górali. Ale właśnie to jest coś, co wychodzi dalej. Bo nie chodzi o to, żeby nie górale grali byle jak muzykę góralską albo w sposób taki powierzchowny, ale żeby próbowali jednak dotrzeć do największych wartości tej muzyki. I stopień skomplikowania technicznego, ale przede wszystkim ta wrażliwość muzyczna jest tutaj ogromnie potrzebna, żeby, żeby tą muzykę dobrze interpretować. No, a ten podręcznik jest taką bazą. Właściwie to tylko zarys. W tej części teoretycznej każdy z rozdziałów można rozwijać w pracę doktorską, co najmniej. I oczywiście takie prace teoretyczne, fragmentaryczne są, dlatego. Pewne tematy są tylko zarysowane, bo można zresztą przez polecaną przeze mnie literaturę w podręczniku dotrzeć do szerszych, głębszych opracowań, ale ten wstęp jest bardzo potrzebny, ta pierwsza część teoretyczna, żeby wiedzieć, co ważne jest w tych nutach, w tym zapisie palcowym, no i to, co jest pomiędzy, pomiędzy nutami. I właśnie to było jednym z wyzwań przy tej publikacji, żeby oddać nie tylko... Dźwięki, ale ducha też muzyki góralskiej, bo też trzeba powiedzieć, że podręcznik to nie tylko papier i, i, i słowa i linie melodyczne i nuty, które tam są zapisane, ale także podręcznikowi towarzyszą nagrania, które no, mogą pomóc w nauce gry na, na, na skrzypcach, basie i na tych instrumentach, które są związane z muzyką góralską. Tak, słowami bardzo trudno zazwyczaj opisać muzykę. E, też e, trzeba poznać te wszystkie określenia e, profesjonalne, e, żeby zrozumieć do końca, o co chodzi w muzyce, ale jeżeli ktoś. E, Słyszy, jeśli rozwija swój słuch, swoją muzykalność, a to nie jest coś dane raz na zawsze, to nie jest tak, że albo się ma talent, albo w ogóle nie ma, tylko zauważyłem, że wielu ludzi ma po prostu przeciętne predyspozycje. Które kiedy są rozwijane, po prostu po, po paru latach okazuje się, że, że, że zupełnie mamy do czynienia z, jakby z inną osobą, która nagle potrafi usłyszeć niuanse. Stąd no, żaden zapis nie odda tego, co jednak można zaobserwować. Dzisiaj na nagraniach audio-video, bo to jest też cenne, że możemy obserwować ruchy smyczka, sposób trzymania instrumentu, który wydaje się pewnie czasami muzykom profesjonalnym, wykształconym klasycznie, że jest taki niedbały, bo górale trzymają skrzypce tak jak zdjęcia w podręczniku to pokazują. Nie w taki sposób tutaj z odpowiednim ukształtowaniem ręki, ale tak po prostu na sercu. I w, i w dłoni, bo właściwie granie w pierwszej pozycji jest najbardziej typowe i to nie jest żadne niechlujstwo ale tradycja, która wzięła się właśnie z gęsiołków które chybotliwe, malutkie trzeba było utrzymać w ręce, ale to wystarczało żeby przebierać palcami i, i wygrać te, te wszystkie skomplikowane krzesane, drobne, sabałowe, staroświeckie nuty więc y, z jednej strony y, ta muzyka się rozwija, jest coraz doskonalsza technicznie, y, instrumenty są coraz lepsze, y, kapele mają coraz lepszy y, akompaniament, harmonizację, jest to wszystko coraz mocniej y, przemyślane, y, coraz lepsza technika. A z drugiej y, też w podręczniku podkreślam to, że nie należy zapominać o sprawach, y, które z pokolenia na pokolenie były przekazywane jako ważne y, dla muzyki tradycyjnej. Y, wydawałoby się, że to są takie zwyczaje, czasami nawet zabobony, jak na przykład nieczyszczenie y, skrzypiec, skalafonii, <ścoughs> ale to jest jednak piękna, dawna tradycja, w której jest zaklęta cała historia Angularzczyzny. I myślę, że tę historię udało się też panu um, zawrzeć w podręczniku. A właściwie nie chciałbym tego chyba nazywać podręcznikiem, bo to jest coś w rodzaju też pewnego świadectwa czasu, miejsca i, i regionu. I tak chciałbym o tej, o tej publikacji myśleć. Nie wiem, czy pan pamięta, to już kończąc naszą rozmowę, nasze spotkanie pierwsze, na którym rozmawialiśmy o tej publikacji, ono było w Zakopanem oczywiście, spotkaliśmy się w hotelu z Samary i to też dla mnie jest istotne, ponieważ no samo miejsce też było muzyczne i, i ma swoją muzyczną tradycję. Więc tu się wszystko tak. nam łączy pięknie. Tak, Zakopane no jest znakomitym przykładem tego, jak mała wieś góralska, przez swoje położenie pod Taterami, pod tymi najpiękniejszymi górami na świecie, ale też przez Kontakt z ludźmi, którzy szukali tutaj nie tylko zdrowia, piękna, ale też inspiracji w muzyce tradycyjnej. Zakopane zyskało kiedyś miano stolicy kulturalnej naszego kraju. I to wszystko czym się zajmuje ma służyć przywracaniu tego dobrego wizerunku, ale też tej atmosfery, gdzie warto przyjechać by się spotkać, by muzykować, by te tradycje klasyczne i ludowe i wszelkie inne mogły się przenikać, bo przecież nie tylko tradycja podhalańska, ale mniejszości narodowe, które tutaj były, są, te spotkania, festiwale, przenikanie gatunków, spotkania z jazzmenami, rockmenami, a w końcu na przykład spotkanie Trebuniów Tutków z Rastafarianami, to są takie momenty, które no wyznaczają jakieś wielkie kroki w rozwoju muzyki góralskiej. Choćby po takich spotkaniach, muzykowaniach zdajemy sobie sprawę, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze w tradycji, co jest troszkę mniej ważne, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zachować. Zmieniło się życie górali, każdy z nas ma jakiś swój zawód. Ja na przykład jestem architektem i z pasją projektuję nową góralską architekturę, ale ta muzyka ciągle potrafi wzruszać, dawać radość. No i towarzyszy nam tak jak kiedyś, od kołyski. Aż po ostatnią drogę. No właśnie, i symboliczne jest to, że, że Pana współpraca z Polskim Wydawstwem Muzycznym rozpoczęła się właśnie w tym hotelu, któremu patronuje jednak śpiewaczka operowa Maria Budziszewska, więc rzeczywiście zakopane miejscem spotkań, można by powiedzieć. Panie Krzysztofie, na koniec jeszcze pytanie o rekomendacje literackie i muzyczne. Co też Panu udało się ostatnio przeczytać i posłuchać? Przede wszystkim słucham dużo muzyki tradycyjnej z całego świata, ale też wszystkiego, co określa się gatunkiem: world music, czyli muzyka świata, wszystko jest mi bliskie, zarówno i inspiracje w muzyce klasycznej, ale też ta muzyka wydawałoby się popularna, może prostsza, Często jest arcyciekawa, kiedy jest nasycona właśnie danym miejscem na świecie. Więc przede wszystkim polecam wszystko, co w tym wielkim, ogromnym zbiorze muzyka świata yy, się znajduje. Yy, a dzisiaj, już w Polsce, również ten gatunek ma swoje miejsce. Cieszę się, że, że jako zespół Trybunietutki pewnie yy, mieliśmy w tym swój udział, aby zwrócić uwagę w ogóle na cały ten obszar. Yy, Polecam przede wszystkim tym, którzy kochają góry, ale którzy szukają czegoś więcej, jakichś duchowych inspiracji, twórczość księdza profesora Józefa Tischnera. Jego ostatnia, ostatnio wydana książka o nadziei jest, myślę, znakomitą pozycją na ten trudny czas, kiedy wszystko jakby uległo zawieszeniu, i to, co lubimy najbardziej, my artyści, muzycy, spotkania, koncerty, właśnie muzykowanie wspólne, zwłaszcza wyjazdy w świat, troszeczkę to wszystko się zatrzymało, ale to nie znaczy, że mamy przestać być sobą. Po prostu przetrwamy to wszystko pewnie dzięki muzyce. I tą nadzieją się będziemy również żegnać. Bardzo dziękuję za, za spotkanie, za rozmowę. No i cóż, do spotkania na muzycznym szlaku. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.